bójkę, obejście sobie z kolegą. Proszę, kochanie. Smog to jest takie złe powietrze. Tarasinka ze swym powietrzem walczy. Smog się zabija roślinką. Bardzo cieszymy się z tych roślin, ponieważ pomogą nam w zwalczaniu smogu. I dzieci już dbają i umieją dbać o takie rośliny. Mam nadzieję, że jak wyrosną, to rozsadzimy je jeszcze piękniej. Natomiast każda sala będzie miała swoje rośliny, swój ogródek i będą o nie dbały. Dzieci wiedzą, co to jest ekologia, jak należy segregować śmieci, jak należy dbać o powietrze i że między innymi poprzez te rośliny możemy dbać o powietrze w naszym przedszkolu. Pan prezydent postanowił właśnie także przekazać do wszystkich krakowskich przedszkoli, zarówno samorządowych, jak i niesamorządowych, właśnie roślinki, te roślinki, które poprawiają jakość powietrza po to, aby każde z dzieci mogło także tutaj zająć się i zaopiekować taką rośliną w swoim oddziale, by właśnie podnosić tą świadomość, by dbać wspólnie o jakość naszego powietrza.